Bardzo serdecznie witam wszystkich na naszym dzisiejszym spotkaniu, na webinarium organizowanym w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Tematem dzisiejszego spotkania jest program Canva, bezpłatny program do projektowania grafik, wszelkiego rodzaju grafik, zarówno do wykorzystania w postaci drukowanej, jak i w internecie. Naszą ekspertką jest Agnieszka Gietko, a ja nazywam się Agnieszka Koszowska, reprezentuję spółkę Dimpact i będę to spotkanie dzisiaj dla Was prowadzić. Parę słów o Agnieszce. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Grafiki. Projektowała dla takich marek i instytucji jak Centrum Sztuki Współczesnej, Fundacja Kultury Bez Barier, MPIC, ONZ Polska czy Duka. Prowadzi kursy indywidualne i szkolenia, między innymi szkolenia dotyczące programu Canva, który jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. Jest to bardzo, bardzo fajny, ciekawy, bardzo pożyteczny program i mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu zdobędziecie więcej wiedzy na temat tego, w jaki sposób wykorzystać ten program w swoich działaniach. Ja już teraz przekazuję głos Agnieszce, która powie Wam, o czym będzie dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Witam serdecznie. Dziękuję Państwu, że przybyliście na to szkolenie. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa ciekawe i że wytrwacie do końca. Jeśli chodzi o program Canva, to opowiem na początku o możliwościach programu, do czego został stworzony i co można w nim tworzyć, oraz w skrócie o kilku ograniczeniach na ten moment programu Canva. Później przejdziemy do prezentacji, jak utworzyć konto i jak się na nie zalogować. Później opowiem o trzech sposobach na rozpoczęcie projektu w Canvie. Opowiadała o programie na podstawie zdjęcia w tle na Facebooku, tak żeby po prostu widzieć na jakimś praktycznym przykładzie, jak może powstawać projekt w Canvie. Następny rozdział to jest praca na szablonach, ponieważ Canva udostępnia mnóstwo darmowych szablonów, które bardzo ułatwiają pracę w tym programie i projektowanie atrakcyjnych grafik. Później opowiem o zdjęciach w Canvie, ponieważ Canva udostępnia też bardzo wiele zasobów darmowych i płatnych, które można wykorzystywać w swoich projektach. Między innymi są to zdjęcia, jest to ogromna baza zdjęć. Tak samo później elementy, czyli ilustracje, ikonki, kształty i tego typu rzeczy. Później przejdziemy do rozdziału o tekście i typografii. Później opowiem o tłach, jakie wymieniać, jakie można edytować, jak wgrywać własne zasoby, jak eksportować pliki, jak je zapisywać i też opowiem o kilku dodatkowych opcjach, które Canva ma w zanadrzu. Ostatnie dwa rozdziały to będzie Canva Pro, do niedawna to się nazywało Canva Work dla organizacji pozarządowych. Jest taka opcja, żeby uzyskać dostęp do normalnie płatnej Canvy, ale dostaje się dostęp za darmo. I różnice między Canvą darmową, do której każdy ma dostęp, i Canvą Pro właśnie. Jeśli chodzi o możliwości Canvy. Canva to bezpłatne, dostępne online, czyli w przeglądarce internetowej, narzędzie do tworzenia różnorodnych projektów graficznych. Czyli można projektować w niej projekty do druku i do internetu. Mogą to być tak proste rzeczy, jak na przykład zdjęcie w tle na Facebooka, ale mogą być też wielostronnicowe publikacje, jak jakieś raporty. Ma obszerną bazę zasobów, zdjęć, fontów, czyli czcionek, oraz wzorów, czyli szablonów, no, oraz gotowych szablonów, grafik do wykorzystania. To jest ogromna przewaga Canvy nad innymi darmowymi programami do tworzenia grafiki, dlatego że po prostu podpowiada, jak wykonać bardzo atrakcyjną wizualnie grafikę niewielkim nakładem pracy. Można zmienić zdjęcie w niej, można zmienić tekst, można zmienić czcionkę, natomiast cały układ pozostaje atrakcyjny i po prostu gotowy do wykorzystania. Canva też ułatwia tworzenie różnych projektów do druku i do internetu, to już powiedziałam. Jeśli chodzi o wersję Pro, tak jak mówiłam na początku, istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania przez niektóre organizacje pozarządowe, o czym powiem na końcu,
jak uzyskać taki dostęp, a jeśli jest tym problem, to kto może pomóc w uzyskaniu tego. Jeśli chodzi o ilość szablonów, jest ona naprawdę imponująca. Jest około 20 tysięcy szablonów do wykorzystania i znacznie więcej zdjęć i elementów. Także możliwości są prawie nieograniczone. Jeśli wiadomo, że więcej takich szablonów i jeszcze więcej zasobów jest w Canwie płatnej, to jest jedna z wielu różnic, o których też będę mówiła na końcu. Dlatego warto przyjrzeć się, czy Państwa organizacja ma możliwość dostępu do tej Canwy Pro. Canva też umożliwia przechowywanie projektów w folderach i też ten aspekt różni się w wersji darmowej i w wersji płatnej, o tym też będę mówić, ale po prostu można je porządkować i mieć do nich taki po prostu łatwiejszy dostęp. Można też udostępniać projekty innym osobom, czyli można tworzyć zespół i zapraszać do niego innych członków. I można udostępniać te projekty na różnych zasadach, czyli może być to tylko do odczytu, a może być też możliwość edycji takiego projektu. Jeśli chodzi o ograniczenia, no to na ten moment, i na Canva o tym mówi wprost, że to chodzi o ten moment, nie udostępnia jeszcze możliwości wycinania tła ze zdjęcia. I tak samo jeśli chodzi o dodawanie hiperlinków, można umieszczać odsyłacze do stron internetowych, natomiast jeszcze nie ma możliwości umieszczenia linka, który otwierałby klienta poczty internetowej i nowej wiadomości. Natomiast obie te informacje są zapisane jako, że na ten moment, więc ponieważ Canva też jest programem, który bardzo szybko się rozwija i wiadomości, które są aktualne tydzień wcześniej, teraz już mogą nie być aktualne. Czasem nawet te informacje, które można znaleźć w internecie na temat Canvy, nie są zaktualizowane, więc po prostu warto zapisać się na newslettera Canvy i dostawać takie powiadomienia o zmianach na bieżąco. Nawet jeśli chodzi o tą zmianę Canva for Work, Canva Pro, to dokonała się miesiąc temu. Także jest to naprawdę są to niedawne zmiany. Tworzenie konta i logowanie, czyli przechodzimy dalej, rozumiem. Okay. Jeśli chodzi o rejestrację konta, wchodzimy na stronę canva.com, której link teraz się właśnie wyświetla i tam mamy możliwość zarejestrowania się na trzy sposoby. Możemy zarejestrować się przez Facebooka, łącząc Canwę z naszym kontem na Facebooku. Dzięki temu będziemy mieli też dostęp przez Canwę do naszych zdjęć, które mamy opublikowane na Facebooku, czyli będziemy mogli używać ich w naszych projektach. Możemy zarejestrować się też przez konto w Google albo możemy stworzyć nasze konto przez podanie adresu e-mail i po prostu rejestrację, nie łącząc ją z innymi social mediami. Tutaj wpisujemy adres e-mail po lewej stronie, przychodzi powiadomienie na e-maila i tak jak wygląda tak standardowa rejestracja w wielu innych programach. Jeśli chodzi o logowanie, no to po zarejestrowaniu konta możemy się zalogować, możemy sobie stworzyć konto, zmienić zdjęcie profilowe, nazwać tą naszą Canwę i uzupełnić dane i ustawienia naszego konta. Robi się to po lewej stronie, tutaj mamy nasze właśnie zdjęcie profilowe, naszą nazwę, jest lista rozwijana, w której mamy różne ustawienia do wyboru. Ja opowiem o takich najważniejszych ustawieniach, kiedy przejdziemy właśnie w ustawienia konta. Następny screen o tym opowiada. Jesteśmy w zakładce konto i możemy tutaj coś, co jest ważne i kilka osób o to już wcześniej mnie pytało, można zmieniać język. Zdarza się, że domyślnie Canva będzie miał ustawiony język angielski. Możemy zmienić na polski właśnie w zakładce konto. Teraz przejdziemy sobie do trzech sposobów rozpoczęcia projektu w programie Canva. Canva umożliwia nam rozpoczęcie nowego projektu przez zakładkę rekomendowane, która aktualnie nazywa się Utwórz projekt.
po kliknięciu na tą nazwę, którą zaraz tutaj pokażę tego screena, będzie widać, gdzie trzeba kliknąć. Przechodzimy do nowej strony, w której jest niesamowity wybór szablonów w różnych wielkościach i też dostosowanych do różnych dokumentów. Na przykład mamy szablony do wielu grafik na Facebooka, czyli wiele rozmiarów. To będzie i zdjęcie w tle, zdjęcie profilowe, zdjęcie na wydarzenie. Canva obsługuje, jeśli chodzi o te projekty, obsługuje takie social media jak Twitter, Tumblr, Facebook, YouTube, Snapchat, Pinterest, LinkedIn i Instagram. Będą tam też takie projekty jak po prostu na przykład CV albo jakaś wielostronicowa publikacja i tego typu rzeczy. Czyli to oznacza, że nie musimy tworzyć od początku i znać wymiarów, tylko możemy przejrzeć sobie taką bazę i wybrać to, co nas interesuje. Drugą opcją jest wyszukiwarka i możemy po prostu wpisać na przykład hasło Facebook, zaraz to wszystko pokażę i przejrzeć, jakie właśnie możliwości, jakie szablony udostępnia Canva pod hasłem Facebook. Tam są też, wyświetlają się od razu wymiary tych grafik oraz wymiary niestandardowe, czyli wtedy, kiedy znamy dokładnie wymiar grafiki, którą chcemy stworzyć i wybieramy sposób zapisu miary, czy to będą milimetry, czy to będą piksele, czy centymetry i tworzymy dokument od początku, od zera. Tutaj mamy screen, jak wygląda Canva po zalogowaniu. Na samej, w tej środkowej części mamy dział, który nazywa się Utwórz projekt. Tutaj wyświetla nam się w tej środkowej części kilka projektów. Możemy przesuwać się po prawej stronie strzałeczkami. Zaraz Państwu narysuję, w którym to jest miejscu. Tutaj jest taka strzałeczka, którą możemy przesuwać. Wtedy mamy dostęp do kilkunastu, kilkudziesięciu propozycji, natomiast więcej propozycji, znacznie więcej, uzyskamy, kiedy klikniemy po prostu na ten link. On nas przekieruje na osobną stronę, w której będziemy mieli dostęp do bardzo wielu możliwości. W momencie, w którym wybieramy projekt z tej sekcji Utwórz projekt, na przykład kliknę sobie w ulotkę, która tutaj się wyświetla, Canva otwiera nam nowy projekt w nowym oknie, także będziemy mieli otwarte dwa okna. Będzie to okno projektu, tak jak teraz widać na screenie, i osobno okno strony głównej w Canvie. Takich okien możemy mieć otwartych wiele, możemy mieć otwartych wiele projektów i działać na nich po prostu równocześnie. To, co widzimy, to jest ulotka, to jest szablon, jakby takie wnętrze ulotki, którą wybraliśmy. Ma ona wymiary takie, jak Canva podawała tam na stronie głównej. Tutaj jakbyśmy najechali sobie na tą ulotkę, będą się wyświetlały wymiary szarą czcionką. Będziemy wiedzieć, jakiej wielkości jest ten klik. W tym momencie, jak kliknęliśmy na ulotkę, otwiera nam się to w nowym oknie, a po lewej stronie wyskakują wszystkie szablony ulotek, które są dopasowane do tego rozmiaru. Możemy z nich korzystać, możemy na nie klikać. O tym powiem jeszcze później w dziale szablony. W każdej chwili możemy zamknąć taką stronę i wrócić do strony głównej. Drugą opcją wyszukiwania jest wyszukiwarka, która znajduje się tutaj. W tą wyszukiwarkę wpisujemy sobie hasło, na przykład Facebook, jeśli wiemy, że będziemy chcieli projektować coś na Facebooka, wyświetlą nam się wtedy wszystkie dostępne szablony i wielkości grafik dostępnych dla Facebooka, dostępnych w Canvie. Po najechaniu, po przeskrolowaniu w dół na takiej liście podświetli nam się dana pozycja i też wyświetlą się wielkość. Możemy tutaj wpisywać tak jak te wszystkie rzeczy, które Państwu wymieniałam wcześniej, te wszystkie kanały social media, ale można też wpisać prezentacja, ulotka, dokument i tego typu rzeczy. Po prostu trzeba posprawdzać, co tu jest możliwe. Jeśli nie znajdziecie Państwo tego, co byście chcieli, albo znacie po prostu swoje wymiary tej grafiki, to w prawej części ekranu znajduje się guzik wymiary niestandardowe. Po kliknięciu na niego rozwija się okienko, w którym
Wpisujemy wymiary, po prawej wybieramy miarkę, system miary i klikamy utwórz projekt. Teraz przejdziemy sobie do wnętrza Canvy, zobaczymy jak zaprojektować, jak zrobić ładną grafikę, korzystając ze zdjęć, z szablonów i elementów Canvy, na przykładzie zdjęcia w tle na Facebooka. Do zdjęcia w tle na Facebooka użyłam zakładki Utwórz projekt. Kliknęłam Utwórz projekt i tutaj wybrałam zdjęcie w tle na Facebooka, które akurat jest na stronie głównej. I kliknęłam i otworzyło mi się w nowym oknie projekt zdjęcie w tle na Facebooka. Widzimy, że po lewej stronie jest dostępnych wiele szablonów w tym formacie, jaki jest potrzebny do ustawienia zdjęcia w tle. Mogę je sobie przeglądać, scrollując w dół. Tutaj te szare napisy, które co jakiś czas występują, to są kategorie. Mogę kliknąć te kategorie, na przykład kategoria urodziny, albo kategoria jesień, albo kategoria uroda. I wtedy ilość tych szablonów zawęża mi się do tej specyficznej kategorii. Ja tutaj kliknęłam kategorię jesień i widzimy, że wyświetlają nam się najróżniejsze szablony o tematyce jesiennej. Jeśli chcę jednak zrezygnować z tej kategorii jesień i w ogóle z jakiejkolwiek kategorii, którą będę wpisywała w tą wyszukiwarkę, robię to poprzez kliknięcie tego X-a. To nie zawsze jest takie intuicyjne, warto to podkreślić, że kiedy klikam na tego X-a, to wracam po prostu do poprzedniej strony, czyli do nieograniczonego wyboru szablonów w tym formacie. Mogę też tutaj wpisać sama kategorię, którą chciałabym, żeby Canva mi przeszukała, na przykład wyprzedaż, sale. Można wpisywać po angielsku i po polsku. Większość rzeczy jest przetłumaczona. Ja się jakoś jeszcze nie spotkałam, żeby jakieś hasło działało tylko po angielsku. Ale może bezpiecznie jest wpisywać po angielsku, jeśli jest to jakieś łatwe hasło. Więc wpisujemy sale i w tym momencie wyskakuje nam wszystkie zdjęcia w tle w kategorii wyprzedaż. Co jest ważne, warto sprawdzać aktualne wymiary grafik mediów społecznościowych w Google'ach. Robi się to tak, że wpisujemy takie hasło w Google, aktualne wymiary grafik na przykład na Facebooka, jeśli chcemy projektować na Facebooka i zawężamy nasze wyniki do jak najbardziej ostatniego czasu. Tam chyba jest możliwość ustawienia do ostatniego roku. Jest sporo takich stron, które informują o tych zmianach w miarach grafik i oferują aktualne dane. Warto jest o tym pamiętać i po prostu sprawdzić, czy na pewno Canva też zaktualizowała swoje dane. Jeśli widzimy jakąś różnicę w tych wymiarach, warto jest po prostu zacząć projekt używając tego guzika niestandardowe wymiary. A teraz przechodzimy do pracy na szablonie. Tak jak mówiłam, można wpisywać po angielsku i po polsku hasła, co jest fajnym udogodnieniem. Przypomnę, że używamy X-a z powrotem do wracania do wszystkich możliwych wyników wyszukiwań. Na początku nie jest to intuicyjne, trzeba się chwilkę przyzwyczaić. I to, co mówiłam, że i jednocześnie możemy pracować na kilku szablonach. To jest bardzo fajne udogodnienie, bo możemy projektować na dany wpis na Facebooku kilka grafik, po prostu potem wybrać albo jedną, którą chcemy używać i wyeksportować jako jednego JPEG-a, jednego PNG, albo zapisać je wszystkie i mieć po prostu kilka wersji. Tutaj wtedy jak to jest nadal nasze zdjęcie w tle na Facebooka, zawężone wyszukiwania w wyszukiwarce po lewej stronie do wyprzedaży, do opcji sale. Tutaj włączę sobie rysik i będę Państwu pokazywać. Mamy zawężone wyszukiwania do opcji sale. W tym momencie wyświetliły mi się po lewej szablony, które dotyczą wyprzedaży. Zostały tak zaprojektowane. Ja wybrałam z nich przykładowy, jeden z nich po prostu. W tym momencie dodałam nową stronę. Robi się to w ten sposób. Tutaj na dole jest guzik z informacją dodaj nową stronę. Kiedy go klikniemy,
Przechodzimy do dodaje nam się nowa strona, która ma kolor tła taki jak kolor szablonu. Mogę też, tak jak mówiłam, pracować na kilku szablonach w danym pliku, także po prostu z lewej strony wybrałam kolejny szablon i mogę teraz je edytować na dowolny sposób, równocześnie, nie wychodząc z tego pliku. Mogę zmieniać ich kolejność. Tak jak widać, przed chwilką jeden szablon był niżej, teraz jest wyżej i robi się to tak, że tutaj w górnej części nad każdym szablonem, nad każdą stroną są strzałki. Klikając je po prostu przesuwamy dany szablon wyżej lub niżej. To jest możliwość, opcja duplikowania szablonu. Nad każdym szablonem, nad każdą stroną jest ikonka duplikowania. Klikamy ją i po prostu ta strona, na której jesteśmy, powiela nam się ze wszystkimi elementami, które się na niej znajdują. Tym to się różni od tworzenia nowej strony, że po prostu nowa strona jest pusta, ma tylko kolor tła naszego szablonu. Duplikat, wiadomo, duplikuje wszystko. Canva udostępnia też takie udogodnienie jak notatki. Ikonka znajduje się też nad każdą stroną. Kiedy ją klikamy, wyświetla nam się okno, w którym możemy wpisać, tak jak w PDF-ie, notatki. Jest to przydatne, kiedy pracuje się z klientami lub współpracownikami. Możemy im udostępnić dostęp do tego naszego projektu, na przykład tylko do odczytu. Będą oni wtedy mogli przeczytać po prostu notatki, zapoznać się z nimi, albo będą mogli je uwzględnić i nanieść jakieś zmiany w tych szablonach. Można usuwać szablony. Tutaj chyba tego slajdu mi akurat brakuje, ale po prostu, jeżeli już wiemy, że któryś z tych szablonów nam nie pasuje, jest tu ikonka śmietnika. Znajduje się ona nad daną stroną, nad danym szablonem. O tyle się różni od tej ikonki, którą mamy troszkę wyżej, ta ikonka dotyczy tych elementów, które mamy zaznaczone. Czyli jak jesteśmy w danym szablonie, możemy sobie kliknąć na przykład na ten szablon typograficzny, na tą ramkę typograficzną i jeśli jej nie potrzebujemy, klikamy na ten śmietnik, który jest wyżej, po prawej stronie, to jest taka większa ikonka i wtedy ten element zniknie. Jeśli chcemy usunąć całą stronę, usuwamy tym śmietniczkiem przy stronie. Czyli po prostu ikonki, które są przy stronach, dotyczą tylko tych stron. Tak to powiem. Po lewej stronie jest informacja, jaka jest kolejność tych stron. Tak one będą się zapisywać też w pliku PDF. I możemy tutaj zmienić nazwę każdej ze stron. W każdą stronę inaczej ponazywać. Usunęłam właśnie szablon, który był niepotrzebny, niebieski z palmami i został mój szablon z różowym tłem. Jeśli chodzi, widzicie Państwo, w tym szablonie jest bardzo ładne zdjęcie, natomiast ma ono pewne znaki wodne. To są taka siatka, która niewątpliwie chcielibyśmy, żeby zniknęła. Żeby w tym momencie natrafiliśmy na szablon, który ma jeden jego element jest płatny. Canva, o czym jeszcze powiem, udostępnia swoje zasoby na trzy sposoby. Jeden sposób jest to zupełnie darmowy dostęp, także wybieramy sobie szablon i tam wszystkie elementy są darmowe, tak jak było przy poprzednim szablonie, się teraz cofam. Tutaj żaden z elementów nie ma znaku wodnego, to oznacza, że możemy ten szablon używać dowolnie i po prostu jest on w pełni darmowy. Takie szablony, które mają znaki wodne, oznacza to, że ten element, który ma znak wodny, po prostu, żeby móc go używać, powinniśmy go wykupić albo usunąć go i zastąpić swoim na przykład zdjęciem. Jeśli chcemy go usunąć, to po prostu klikamy na to zdjęcie i klikamy śmietnik, ten taki większą ikonkę, albo klikamy backspace na klawiaturze. Jeśli widzimy znaki wodne i chcemy kupić zdjęcie, to po najechaniu, po kliknięciu na to zdjęcie, w prawym dolnym rogu wyświetla się napis usuń znaki wodne. Jak na niego klikniemy, to otwiera nam się w górnym rogu taka opcja zakup obrazów premium. Canva, i tutaj mamy do wyboru kilka licencji, na których Canva udostępnia te zasoby premium.
Ja rozwinęłam tą listę i mamy tutaj takie opcje. Jednorazowe użycie, multiużycie i rozszerzony zakres zastosowań. Ja powiem o tych zastosowaniach troszkę więcej w rozdziale o prawach autorskich, czyli w sumie już za moment. Warto się wczytać w te licencje na stronie Canvy. One niestety nie są przetłumaczone, one są po angielsku, ale są napisane prostym językiem. Tak mi się wydaje. I jeśli chodzi, po prostu kiedy wiemy już, jaką chcemy licencję wybrać, to klikamy na tą licencję, widzimy od razu przy niej cenę. Jeśli mamy podpięte do konta Canvy kartę kredytową, to po prostu to zdjęcie zostanie pobrane i znaki wodne w naszym szablonie znikną. Także będzie go można już od razu zapisać i używać, a dodatkowo to zdjęcie zostanie zapisane w folderach Canvy, do których jest dostęp ze strony głównej. Jest tam między innymi folder zdjęcia zakupione. Tak, i na co warto uważać, to kiedy ma się podpiętą kartę kredytową, żeby nie kliknąć zbyt pochopnie. Mi się to kiedyś zdarzyło i po prostu jak gdyby ten proces zakupu jest bardzo krótki, nie ma tam więcej żadnych opcji do klikania i zatwierdzania. Jeśli chodzi o zasoby Canvy, to tak jak mówiłam już kilka razy, rozbudowana baza szablonów, baza zdjęć, osobno jest dostęp, będzie taka zakładka tła, w której są i takie płaskie grafiki z różnymi wzorami, ale są też zdjęcia, którym możemy nadawać kolory naszej marki. To, też mówiąc o różnicach między kanwą płatną a darmową, opowiem o możliwości stworzenia takiego szybkiego dostępu do kolorów naszej marki czy naszej organizacji. Jest to bardzo przydatne i nazywa się to identyfikacja marki. Jest o wiele bardziej rozbudowane w wersji Pro. I zdaje się, że po prostu się przydaje. Także tutaj omawiając tła pokażę jeszcze taką możliwość kolorowania ich naszymi własnymi kolorami naszej marki. Canva udostępnia też wzory wykresów, możemy pracować na wykresach. Nie jest to bardzo, bardzo zaawansowana graficznie jakaś taka sekcja. Tych wykresów jest kilka. Myślę, że istnieje możliwość, że Canva będzie dopracowywać ten dział, bo wiele osób jest nim zainteresowanych. Fajnie to wygląda w infografikach, ale na razie jest to w takiej wersji, wydaje mi się, podstawowej. No i fonty. Fontów po prostu ogromna, ogromna ilość. Fajne jest to, że fonty w Canvie są dosyć dobrej jakości. Jak tak... Nie ma tam takich fontów, których jest pełno w internecie, które po prostu wyglądają źle i lepiej ich nie stosować, bo na przykład mają źle dopracowane światła międzyliterowe. Fonty w Canvie obsługują też znaki polskie, bardzo, bardzo wiele tych fontów. Ogromna większość fontów w Canvie obsługuje znaki polskie. Jest to taka zmiana, bo jakiś czas temu kiedyś był z tym problem, tam były właśnie z tym wyświetlaniem tych polskich znaków były problemy. Teraz jest to udoskonalone i naprawdę dobrze działa. Jeśli chodzi o zdjęcia, zwróćcie Państwo uwagę, że po lewej stronie całego okna Canvy, wewnątrz projektu, w którym jesteśmy, po lewej stronie wyświetla się taki panel z różnymi zakładkami. Są tu szablony na samej górze, w których już byliśmy. Teraz jesteśmy w miejscu dotyczącym zdjęć. W najnowszej wersji Canvy w ogóle, z takiej super świeżej, te podpisy zniknęły i są same ikonki, także troszeczkę trudniej może się w tym zorientować. No, ale dlatego, ale tutaj mamy na screenie jeszcze podpisy. Jesteśmy w dziale zdjęcia. Możemy sobie zawęzić wyszukiwanie tych zdjęć do wpisać jakieś hasło w wyszukiwarkę i po prostu wyskoczą nam wyniki takie, których oczekujemy. Możemy po prawej stronie kliknąć guzik darmowy i wyświetlą nam się wtedy tylko darmowe zdjęcia, bez znaków wolnych.
możemy, jeśli mamy zdjęcie z znakiem wodnym, tak jak w tym przypadku, możemy je zaznaczyć i usunąć i po prostu tak będzie wyglądało, tak będzie wyglądał nasz szablon i wybrać sobie inne zdjęcie z przeglądarki, z wyszukiwarki. W tym momencie ja wybrałam zdjęcie to, które widzimy. I będziemy mogli na nim pracować. Będzie można je powiększyć, dostosowywać. Teraz ja je po prostu rozciągnam. Chwytamy za róg i rozciągamy. W Canvie jest to fajne, że nie można zniekształcić zdjęcia. Ono się po prostu przeskaluje zawsze proporcjonalnie. Możemy też je kadrować. Kadrowanie nazywa się w Canvie przytnij. Klikamy na ten guzik i w tym momencie przechodzimy do takiego trybu kadrowania. Możemy zawęzić nasz kadr, zdjęcie pozostaje tej samej wielkości, natomiast kadr jest trochę węższy. Klikamy Enter i zostało przycięte. Na górze jest też opcja przerzuć. Możemy przerzucić zdjęcie w poziomie, w pionie, tak jak będzie nam odpowiadało. Następną opcją edycji zdjęcia są filtry. Pamiętajmy, że wszystkie te opcje, które teraz, o których mówię, są dostępne po kliknięciu na zdjęcie. Wtedy na tym pasku będą wyświetlały się opcje dotyczące zdjęcia. Po lewej stronie otworzył nam się panel filtry. Możemy wybrać wiele spośród filtrów. Ja wybrałam czarno-biały. Na dole wyświetla się też pasek intensywności. Możemy zwiększać, zmniejszać intensywność tego filtru na danym zdjęciu. No i teraz przechodzimy do działu prawa autorskie. Jest to specyficzny dział. Ja nie jestem znawcą prawa, natomiast trochę się nim interesuję ze względu na swój zawód i powinnam być w miarę na bieżąco, także się staram. Zapoznałam się też z tym, jakie są prawa autorskie, na jakich Canva udostępnia swoje zasoby i nie jest to niestety bardzo jasna sprawa. Generalnie jest tak, że trzeba niestety samodzielnie sprawdzać prawa autorskie do danych zasobów, na przykład do zdjęć. Robi się to tak, że na zdjęcie w prawym górnym rogu w wyszukiwarce, jak się najedzie, to pojawią się trzy kropeczki. Po kliknięciu na te kropeczki będzie informacja, czy to zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay albo Pexels, czy jeśli nie będzie takiej informacji, to jest to po prostu wewnętrzne zdjęcie z serwisu, z portalu Canva. Jeśli jest to z Canvy, to tutaj już nie musimy się za bardzo o nic martwić. Jeśli jest to zdjęcie z Pixabaya albo z Pexels, to niestety musimy jeszcze sprawdzić w tym portalu prawa autorskie do tego zdjęcia. Tutaj Canva ma pewne obostrzenia, natomiast najmniej tych obostrzeń jest do zdjęć, które są na darmowej licencji. Tutaj jest, to jest najszersza licencja i co jest dozwolone. Wszystkie darmowe zdjęcia w Canva mogą być używane bezpłatnie do użytku komercyjnego i niekomercyjnego. Można modyfikować zdjęcia i elementy. A co jest zabronione? Nie można modyfikować na sposób obraźliwy zdjęć, na których można rozpoznać osoby. Nie można sprzedawać zdjęć na przykład na stokach czy jako wydruk bez dodawania żadnej wartości do nich, czyli po prostu bez edycji. Nie można też używać ich w ten sposób, że na przykład osoby lub marki, które są na tych zdjęciach, popierają produkt, który Państwo oferujecie. Jeśli chodzi o projektowanie logo tutaj ma jeszcze osobną licencję i Canva teoretycznie wprowadziła taki szablon do tworzenia logo, czyli jakby umożliwia taką opcję, natomiast te prawa autorskie w tej kwestii jest jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ według Canvy i według tego, co piszą na stronie, logo nie może zawierać elementów z biblioteki obrazów Canva, ani bezpłatnych, ani płatnych. Może zawierać za to podstawowe kształty, czyli linie, darmowe czcionki i darmowe układy logo w Canvie, czyli te szablony. Można używać też swoje elementy w logo, natomiast no, trudno jest troszkę czasem rozgraniczyć, co jest prostym kształtem, a co nie jest prostym kształtem. Nie jest to wprost powiedziane, także ja bym była ostrożna z tym projektowaniem logo w Canvie.
Poza tym po prostu może być ono podobne do niezliczonej ilości grafik i logotypów, które powstały właśnie na całym świecie w Canwie. Jeszcze może tylko bardzo, bardzo skrótowo o licencjach jednorazowej, wielokrotnej. One różnią się tak. Tutaj warto się wczytać i po prostu po całym webinarium, jak będziemy przesyłać Państwu tą prezentację, ja umieszczę takie niezbędne linki, które tutaj się też przewijały, ale też te, o których wspomnę, i będziecie mieli Państwo do nich dostęp. I warto poczytać osobiście po prostu na stronie Canwy o tych licencjach, ale to, co tutaj wypisałam, to jest te licencje. Licencja pojedyncza, licencja wielorazowa, licencja rozszerzona oraz nieograniczony dostęp do zdjęć różnią się między sobą, po pierwsze ceną, ale też jednym z takich najważniejszych punktów jest po prostu, gdybyście Państwo chcieli używać tych zdjęć do druku, do publikacji, różnią się ilością nakładu. Oczywiście ta najtańsza licencja ma najmniejszą, to jest do 2000 wydrukowanych sztuk. Ta licencja rozszerzona ma nieograniczoną ilość printów. Elementy w Canwie. Tutaj widzę, że trochę czas nam się kończy, więc będę troszkę tutaj skrótowo opowiadać. Jeśli chodzi o elementy, to widzimy, kliknęłam po lewej stronie i jesteśmy w dziale elementy. Są one podzielone na pewne kategorie, czyli ostatnio używane, siatki, wykresy, ramki. Tam niżej też będą kształty, ikonki, ilustracje. A klikając na daną sekcję, wyświetli nam się wszystkie elementy z danej sekcji. Ja tutaj opowiem chwilowo o sekcji kształty. Więc będąc w kształtach, możemy sobie wybrać któryś z tych, które widzimy. Ja wybrałam kształt, taką siatkę i wskakuje ona, jak po kliknięciu, wskakuje ona na sam wierzch naszej prezentacji. Będę ją chciała przesunąć w dół, czyli pod zdjęcie. Robi się to przy pomocy guzika pozycja. Wchodzę w tą listę, klikam do tyłu i wskakuje mi ona po prostu pod najwyższy element w moim szablonie, czyli pod zdjęcie. Klikając kilka razy, ten guzik będzie przesuwał się coraz niżej. Mogę kształty, mogę zmieniać ich kolory. Po kliknięciu na dany kształt i na górze w ikonkę, tutaj nie mam akurat tego, o tutaj jest taka ikonka koloru, otwieram nam się panel z kolorami i zmieniam kolor danego kształtu. Tutaj na górze jest też opcja przezroczystość. To oczywiście też dotyczy zdjęć. Mogę zmniejszyć przezroczystość danego elementu. Teraz moje paseczki stały się delikatniejsze. Jeśli chodzi o teksty. Teksty, no, to jest wspaniała, moim zdaniem, wartość Canwy, że Canva udostępnia ogromną ilość takich układów tekstowych i bardzo fajnie dobiera czcionki. Widzimy tutaj, że mamy duży napis jedną czcionką, a pod spodem jest napis inną czcionką, fontem. I bardzo ułatwia to pracę dla osób, które nie znają się, nie mają dużego doświadczenia w grafice, ponieważ typografia jest jednym z trudniejszych działów, a tutaj po prostu możemy korzystać z gotowców. Tutaj w tym szablonie już był pewien gotowiec, ja go tutaj stąd usunęłam. Wybieram sobie szablon z lewej strony i na górze wyświetlają się różne opcje edycji tej ramki tekstowej. Nie będę o nich tutaj zbyt wiele opowiadać, natomiast możemy stworzyć także swoją ramkę tekstową. Klikamy na ten guzik, dodaj pole tekstowe i po prostu otworzy nam się zwyczajne pole tekstowe, gdzie możemy wpisać sobie swój własny tekst, domyślną czcionką, która znajduje się tutaj. Jest tutaj lista, po kliknięciu na tą listę wyświetla nam się cała lista fontów. Możemy wpisać w wyszukiwarkę, wyszukać po nazwie, możemy przesłać własną czcionkę, zapisać w programie Canva, ale jest to dostępne tylko w wersji płatnej. Tutaj zastosowałam jedną z czcionek. Tutaj można zmienić oczywiście kolory fontów, to tak jak jest w większości programów graficznych i nie tylko. Ważne jest jeszcze, można zmieniać odstępy między literami i wysokość interlinii. Robi się to na górze w odstępach. Jeśli chodzi o tła, W dziale tło mamy do wyboru mnóstwo teł. Po kliknięciu one wskakują nam po prostu pod spód całego naszego szablonu.
Możemy zmieniać, na górze możemy kliknąć w ikonkę koloru, wtedy zmienia się na kolor jednolity. Możemy cofnąć ten ruch przy pomocy skrótów klawiaturowych, Ctrl-Z. W Canvie działają skróty klawiaturowe. Je też załączę Państwu w tej prezentacji po webinarium. Tutaj cofnęłam ruch, wróciłam do mojego tła, mogę zastosować filtry, czyli mogę je zmienić na czarno-biały albo na przykład podkręcić kolory. Jeśli chodzi o zasoby Canwy. No tak, tutaj Canva udostępnia swoje zasoby w opcji zupełnie darmowej albo płatnej. Tak jak pokazywałam Państwu, jeśli macie podpiętą kartę, to po prostu można je sobie ściągnąć, zapłacić i używać. Lub jeszcze jest trzecia wersja, darmowe w wersji Pro. Czyli jeśli wykupujecie Państwo za ponad $12 miesięcznie dostęp do wersji Pro, te zasoby, które w wersji darmowej są płatne, w wersji Pro będą za darmo. Tak. Wgrywanie zdjęć i eksport plików. Jeśli chodzi o wgrywanie, jest to bardzo przydatna funkcja. Tutaj znowu po lewej stronie mamy, to się nazywa przesyłanie w Canwie. Klikamy na guzik prześlij obraz, przekierowuje nas to do dysku naszego komputera i możemy wgrywać tutaj różne pliki. I jest to PNG, SVG i JPG, takie formaty. Można wgrywać rzeczy z przezroczystością, z przezroczystym tłem, tak jak tutaj te ikonki. Eksportowanie plików. Tutaj na górze jest taki guzik pobierz i rozwija nam się lista. Mamy do wyboru PNG, w wersji płatnej PNG z przezroczystością, JPG, PDF standardowy, PDF do druku. PDF do druku, zaraz to pokażę, będzie taka opcja, możliwość dodania spadów, ale jak jesteśmy przy PNG, to jeszcze to w zasadzie, przepraszam, w każdym z tych formatów będzie działało, będzie też taka opcja, czy chcemy wyeksportować obie strony naszego szablonu, zaznaczamy wtedy wszystkie, czy ptaszkiem zaznaczamy tylko tą, którą naprawdę chcemy wyeksportować. Jesteśmy w JPG. PNG jest lepsze do internetu, to polecam. PDF standardowy, czyli po prostu publikacja wielostronnicowa i PDF do druku. Tu jest możliwość zaznaczenia znaczniki przycięcia, czyli spad. W wersji płatnej jeszcze jest jedna opcja, jeszcze jeden format zapisu, animacja, MP4, ewentualnie GIF. Są to dwa formaty. Tutaj mamy animację, pięknie się animuje, a klikamy, mamy do wyboru kilka szablonów tej animacji. Możemy zaznaczyć, czy to się będzie pojawiało jako opadało, będzie wpływało, no wiecie Państwo, tak jak w PowerPointach. Dodatkowe opcje Canwy. Tutaj, kiedy jesteśmy w projekcie, mamy guziczek plik. Kiedy na niego klikniemy, mamy dodatkowe opcje do wyboru. Możemy użyć marginesów wewnątrz naszego projektu. Marginesy się nie drukują. To po prostu jest takie ułatwienie dla nas kompozycyjne. Pokaż spad drukarski. Wtedy do naszej kompozycji zostanie dodany 5-milimetrowy spad drukarski z każdej strony. Wtedy warto wszystkie te grafiki, te zdjęcia wyciągać na ten spad, jeśli wiemy, że będziemy go drukować w drukarni. Utwórz nowy projekt. No po prostu tu nas możemy wpisać wymiary nowego projektu. Możemy zapisywać. To jest ważna informacja, dlatego że Canva co kilka sekund samodzielnie zapisuje nasz projekt. Tu jest taka informacja, zapisano wszystkie zmiany. Co kilka sekund jest to działa. Natomiast po pierwsze może się, jeśli łączy na przykład się spowolni internetowe, to może nie zadziałać. Lepiej co jakiś czas kliknąć samodzielnie guzik zapisz i zapisać samodzielnie. Utwórz kopię, pobierz przekierowuje nas dokładnie do tego samego, co się wydarzy tutaj. To, o czym mówiłam przed chwilą. I pomoc. Jest to taki i pomoc, i samouczek Canwy. Warto tam zajrzeć. Jest bardzo ładnie wytłumaczone wszystkie kwestie. Zmień rozmiar. Ten guzik jest dostępny w opcji tylko płatnej, wersji Pro. Po prostu po kliknięciu na niego nasz cały szablon otwiera się w nowym oknie, w nowym rozmiarze. Niestety trzeba go troszkę jeszcze poprzestawiać, te elementy, żeby dopasować do tego rozmiaru. Tutaj mamy guzik udostępnij. Możemy zaprosić do edycji lub do oglądania tego szablonu innych użytkowników, wpisując ich adres e-mail tutaj w to miejsce i zaznaczyć, czy tylko do edycji, czy do przeglądania. Tutaj są dodatkowe możliwości Canvy Pro, ale to za chwilkę o nich powiem, porównując te dwie wersje.
płatną i pro. Canva dla organizacji pozarządowych. No i tutaj wydaje się, że wszystko jest proste, bo Canva udostępnia dostęp do wersji pro, czyli do tej płatnej, organizacjom pozarządowym i wydawałoby się, że wszystkim, które mają KRS, jednak nie jest to takie oczywiste. Tam dostałam takie informacje, że ten KRS może nie wystarczyć. Gdybyście Państwo mieli problem z zarejestrowaniem się, z dostaniem tego dostępu darmowego, jest taka organizacja, taki ktoś, kto może Wam w tym pomóc i ja podam linka do nich na końcu. To są mobilny doradca sektora 3.0 i po prostu jeśli mielibyście Państwo problemy, to warto skorzystać z tej pomocy. Tu jest też taka kwestia, że w tej Canvie Pro dla organizacji pozarządowych część grafik, które normalnie byłaby darmowa, będzie płatna ze względu na właśnie licencję tych zdjęć. I jeszcze powiem, że w wersji tej takiej dla NGO-sów można utworzyć zespół i zaprosić 10 użytkowników za darmo. Wszyscy ponad to niestety będą musieli płacić tyle, ile kosztuje dostęp do Canvy płatnej. Tutaj wyświetla się link, który będzie dostępny w prezentacji, jak na stronie Canvy zarejestrować się jako organizacja pożytku publicznego i uzyskać dostęp. Canva Free, a Canva Pro. Tak jak Państwo widzicie, tutaj po stronie Canva Pro jest o wiele więcej benefitów i poza dostępem do większej ilości zasobów, co się może przydawać, ponieważ Canva jest coraz bardziej popularnym narzędziem i po prostu te grafiki w pewnym momencie stają się powtarzalne. Możemy zaobserwować coś, co my tworzymy, to użył też ktoś inny, więc dostęp do szerszej ilości zasobów się bardzo przydaje. Jest też większy dostęp do dysku Canvy. Zdecydowanie. I co jest ważne, ta identyfikacja marki, to o czym mówiłam, że możemy wgrywać sobie w wersji podstawowej, wersji darmowej, możemy zapisać trzy kolory i z nich korzystać. Tutaj możemy zapisać 20 palet po 36 kolorów. Możemy wgrać 100 własnych lub jakichś niestandardowych czcionek i można wgrywać własne logo. Bardzo przydatna sprawa, używać po prostu go jednym kliknięciem w zasadzie. Tak jak też opowiadałam, w Canvie za darmo jest dostęp do dwóch folderów, które porządkują nam pracę. W Canvie Pro jest ich nieograniczona ilość. Możliwość robienia animacji w Canvie Pro, dostosowanie rozmiaru kliknięciem jednym guzikiem. Można stworzyć wiele zespołów w Canvie Pro, nie tylko jeden. Prezentacja może mieć nieograniczoną ilość slajdów. W Canvie podstawowej ma 30 slajdów. I bardzo ważna rzecz, można pobierać projekt z przezroczystym tłem, czyli jeśli wrzucimy ikonkę i chcemy, żeby ona była bez tła, w Canvie płatnej możemy to zrobić, w Canvie darmowej niestety nie i zawsze tło białe zostanie dodane. I możliwość ustawiania jakości pobieranych plików, na mniejszą lub większą. To wszystko, bardzo dziękuję. Przejdziemy do pytań. Pierwsze pytanie, które przeczytam. Jak umieścić link w stworzonym przez nas PDF-ie? Czy jest to, Agnieszko, możliwe? Tak, jest to możliwe. Ja przesunę się na jakiś slajd, który zawiera naszą prezentację w Canvie. Jest to możliwe, natomiast przyznam szczerze, że w tym momencie nie pamiętam, czy jest to dostępne tylko w wersji płatnej, czy też w darmowej. Wydaje mi się, że jest też w darmowej. To się nazywa hiperlinki. I po kliknięciu na dany element naszej prezentacji, na przykład na układ typograficzny albo na nasze zdjęcie, możemy przejść w prawym górnym rogu. Pojawia się wtedy taka ikonka takiego linka, no to nie jest kółeczka, tylko taki łańcuszek. Klikając na niego, otwiera nam się zakładka z takie okno, w które możemy wpisać link do naszej strony internetowej i będzie to działać w PDF-ie, tylko kiedy wyeksportujemy PDF, a będzie to działać w PDF-ie, nie będzie, tak jak mówiłam, działać na JPEG-u i na PNG, będzie to działać tylko w PDF-ie.
po prostu po otwarciu PDF-a w Acrobacie czy w innym programie, po kliknięciu na to zdjęcie, będzie nas przekierowywać do strony z linka. Dobrze, teraz drugie pytanie. Mamy logo w AI, jak jest łatwo wstawić? Pamiętam, że AI chyba nie można, ale Agnieszka, gdybyś mogła przypomnieć, jakie formaty plików są po prostu akceptowalne i jakie można wstawić do projektu w Canvie? Tak. Można, tak, jeśli chodzi o AI, czyli format programu Adobe Illustrator, tak stworzone logo można zamienić nadal w Illustratorze na format SVG, czyli jest to format wektorowy, ale do udostępniania w internecie. Na stronie Canvy jest taki specyficzny, taka specyfikacja, jak przygotować te logo, tą ikonkę w programie Illustrator, tak żeby po zapisaniu do SVG ona dobrze wyświetlała się prawidłowo w Canvie. I zapisujemy w Illustratorze projekt AI jako SVG i możemy je tutaj udostępnić, uploadować, wrzucić, pograć. Dobrze, i następne pytanie, czy jeśli nie chcę wykupić zdjęcia i mam zdjęcie ze znakiem wodnym, czyli ta wersja taka z licencją do wykupienia, ale ten znak wodny jest ok, nie przeszkadza mi, czy można pobrać to zdjęcie, znaczy projekt z tym zdjęciem, czy nie jest, czy nie ma takiej opcji? Tak, wydaje mi się, że można, tak, wydaje mi się, że można, natomiast, no tak, chyba nie sprawdzałam tej opcji jakoś, ale tak, nie potrzebowałam tego, ale tak. No, żeby na przykład zaprezentować klientowi przed wykupieniem zdjęcia, tak, na pewno. Dobrze, i następne pytanie z tych, które zapisałam, jest to już pytanie ostatnie, dotyczy projektów do wydruku, jeżeli dobrze zrozumiałam. Jak wyciągnąć obrazy na spady? Czyli chodzi o marginesy, prawda? Jeśli dobrze kojarzę. Przy podmianie jakiegoś elementu na szablonie, wstawiony element wskakuje w określone pole i nie uwzględniają się spady, czy nie uwzględnia spadów. Nie do końca rozumiem, ale myślę, Agnieszko, że dla ciebie to będzie... Tak, próbuję się domyśleć, bo jest tak, może to chodzić o to, nie wiem, jest taka opcja w Canvie, która troszkę jest zmyłkowa, trochę może zmylić. Czasem jak się przeciąga jakiś element z wyszukiwarki po lewej stronie i wrzuca do szablonu, on wrzuca, jakby rozciąga się na całą szerokość naszego projektu, tak jakby wskakuje w tło. Można tego uniknąć po prostu jakby tak, trzeba troszeczkę tym kursorem poszukać takiej opcji, że, kiedy on właśnie nie wrzuci tego w tło, nie rozciągnie, tylko wrzuci po prostu jako małą ikonkę, którą będzie można edytować, przesuwać, dosuwać do krawędzi i tak dalej. No, ta opcja przesuwania elementów nie jest bardzo precyzyjna, więc warto po prostu poszukać tego, jakby przyciągając ikonkę, kiedy ją przytrzymamy na naszym szablonie, ona czasem widzimy, że ona się rozszerza, jeszcze nie upuszczając jej, a czasem widzimy, że ona się nie rozszerza i po prostu wtedy ładnie się wrzuci po prostu jako ikonka, a nie tło. Trzeba tego poszukać. Nie wiem, czy to jest ta odpowiedź. Natomiast wszystkie elementy, które wrzucamy w naszym szablonie i używamy, będzie można wyciągnąć i rozciągnąć na spad. Po dodaniu spadów w tej zakładce plik będzie można wszystkie elementy porozciągać. Dobrze, ja już nie zapisałam więcej pytań, ale dobrze, że odpowiedź jest satysfakcjonująca. Tutaj mamy komentarz od Magdy, że nie można pobrać raczej, chodzi o zdjęcie w trybie ze znakiem wodnym, ponieważ Canva nie dopuszczała dotychczas prewki, preview. Natomiast no, jeszcze to pewnie sprawdzimy, Agnieszko, i damy informacje w materiałach, ponieważ Canva się bardzo dynamicznie rozwija i pewne rzeczy, których wcześniej nie było, są dostępne, więc jeszcze to po prostu sprawdzimy, żeby nie zostawiać Was z tą odpowiedzią. Tak. I umieścimy odpowiedź w tej prezentacji. Tak jak powiedziałam, ja faktycznie nie sprawdzałam tego, nigdy nie miałam takiej faktycznie potrzeby, także tutaj wydawało mi się, że jest to logiczne, że móc przedstawić klientowi, ale po sprawdzeniu dam jeszcze odpowiedź w prezentacji, oczywiście.
Dobrze, także już powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję Agnieszko za prezentację i wszystkim uczestnikom za waszą aktywność i za różne podpowiedzi też, które możemy wykorzystać w swojej pracy i bardziej efektywnie korzystać z Canvy. Tak jak wspomniałam wcześniej, nagranie planujemy udostępnić w ciągu tygodnia dwóch. No, musi być zmontowane, też te dodatkowe materiały Agnieszka Gietko przygotuje dla was dotyczące właśnie tych na przykład skrótów klawiszowych czy licencji zdjęć, na których udostępnia Canva właśnie swoje zasoby. Dla przypomnienia, nasze webinarium było organizowane w ramach projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Tutaj macie na ekranie numery kontaktowe, adresy i wszystko, co możecie się dowiedzieć, co w ramach tego projektu portal ngo.pl i poradnik ngo.pl oferuje organizacjom pozarządowym. Nagrania webinariów znajdziecie właśnie w tej części poradnika, który dotyczy webinariów, czyli poradnik ngo.pl łamane przez webinaria. Nasze spotkanie było organizowane przez portal ngo.pl, a technicznie wspierała je spółka DIMPACT. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uczestnictwo i zapraszam na kolejne webinaria.